Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Z lekkim opóźnieniem. Mieliśmy troszkę kłopotów technicznych, co nas dziwiło, ponieważ już trzeci dzień naszego webinaru i akurat w trzeci dzień troszkę nam tutaj się coś popsuło, ale już się naprawiło. Także witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry z wydawnictwa Zakamarki. Dzisiaj będzie o książkach dla czytelników już czytających samodzielnie, dla różnych grup wiekowych. Natomiast zanim jeszcze do tego przejdę, poczekamy może jeszcze, aż wszyscy się tutaj zbiorą, którzy oczekiwali. Może przypomnę jeszcze, co nas czeka w następnym dniu, czyli jutro, w trzecim, właściwie w czwartym dniu urodzin. Jutro będzie kiermasz zakamarkowy między 12 a 16 przed siedzibą Zakamarków przy ulicy Romana Maja w Poznaniu. Zapraszamy serdecznie. A o godzinie 18 quiz. Quiz zakamarkowy dla całych rodzin na Facebooku. Jeszcze może na końcu o tym wspomnę. W każdym razie na to Was zapraszamy jeszcze jutro. 13 urodziny Zakamarków. W tym roku troszkę inne, ponieważ zawsze spotykaliśmy się z Wami w plenerze na dużej zabawie wokół naszych książek. W tym roku niby mniej, ale właściwie więcej, bo aż 4 dni. 4 dni, kiedy spotykamy się z Wami, nie tylko my tutaj z Zakamarków nadajemy, ale też mieliście okazję spotkać się z czterema autorkami, z Pią Lindenbaum, z Osą Lind i dzisiaj z Ewą Susso. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe, troszkę zajrzeć do Zakamarków pisarzy. Chcę też powiedzieć, że te filmy będą dostępne jakby cały czas na naszym YouTubie, także jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze tego zobaczyć, nie miał możliwości zobaczyć tego o tej godzinie 18 w poprzednich dniach, to może sobie to obejrzeć w każdej chwili. Także to pozostanie dla Was. Również te webinary wieczorne, te o 19, również za jakiś czas zostaną umieszczone na naszym YouTubie, także też będzie można do nich wrócić. Zacznę może troszkę w związku z tym, że są urodziny, to troszkę podsumuję, co się działo. Działo się tyle, że wydaliśmy 268 książek, właściwie mówimy 273, ponieważ tyle zużyliśmy ISBN-ów, natomiast ponieważ 5 tytułów o Maxie to były nowe wydania, no ale te same tytuły, także tutaj akurat policzyłam 268 tytułów. To są książki dla dzieci i młodzieży, tłumaczone, jak widać, głównie z języka szwedzkiego. 238 książek, 28 książek z języka francuskiego i dwie się zaplątały z niemieckiego, ale to w związku z tym, że po prostu pierwsza część serii o miastach była, tłumaczyliśmy z języka szwedzkiego, a potem się okazało, że są jeszcze kolejne części wydane w Niemczech, także dotłumaczyliśmy to z niemieckiego. I poniżej widzicie też takie przybliżone zestawienie rozkładu, jakie typy książek mamy. Zrobiłam to sobie właściwie też dla siebie, takie zestawienie. 35 tytułów dla dzieci 0 do 3 lat. To jest oczywiście przybliżenie, ponieważ czasami to są tylko takie bardzo, wiadomo, wszystkie jakieś ramki, wszystkie szufladki są zawsze nie do końca dokładne i dużo rzeczy lubi wystawać z tych szufladek, dlatego to są takie tylko statystyczne szufladki. Około 115 tytułów książki obrazkowe dla dzieci 3+, czyli takie mniej więcej dla przedszkolaków. 90 tytułów to książki tekstowe, po szwedzku to są Kapitelböcker, czyli takie książki, które mają rozdziały. U nas właściwie nie ma takiego dobrego określenia na te książki, my po prostu mówimy tekstowe, ale to takie trochę bardziej robocze jest określenie. 15 tytułów to literatura faktu, czyli jakieś książki przyrodnicze czy filozoficzne, takie gdzie nie ma fabuły, ale jest jakiś przekaz taki bardziej naukowy. No i książki aktywnościowe, po których można pisać, to jest 10 tytułów. To jest takie małe podsumowanie na początek. A ja dzisiaj mam mówić o książkach do czytania. I zanim przejdę do prezentacji tych książek, chciałabym takich kilka refleksji tutaj na początku powiedzieć. Przede wszystkim taką
można powiedzieć sporną, czy taką kwestią ciekawą w ogóle do zastanowienia jest fakt przypisywania książek do danego wieku. Z jednej strony rodzice lubią takie określenia, ponieważ łatwiej im dobierać książki. Natomiast apeluję o to, żeby być bardzo, znaczy mieć jakąś rezerwę do tych określeń, ponieważ no, to też są jakieś szufladki, w które wkładamy książki, to jest jakiś powiedzmy mainstream wiekowy, ale tak naprawdę to każde dziecko jest inne i jeden siedmiolatek czyta już bardzo zaawansowane książki samodzielnie, a drugi dopiero zaczyna sklejać literki. Zainteresowania też są bardzo różne, także my możemy oczywiście jako zakamarki też na naszej stronie internetowej w katalogu mamy takie widełki wiekowe. Pamiętajcie, że to jest tylko przybliżone i warto zajrzeć do książki, przyjrzeć się, co dziecko czyta, czy też tutaj zwracam się też do dzieci, które już czytają, tak, żebyście zobaczyli, że ten wiek po prostu nie zawsze jest, może trafić w wasz wiek. Również to, że na przykład jeżeli książka jest, nie wiem, 9+, to nie znaczy, że 11-latek nie może jej przeczytać, tak? To często te książki są bardzo pojemne wiekowo, więc proszę też nie zdarzać, na przykład taka książka jak Piaskowy Wilk, którą mamy na stronie i w katalogu jest napisane, że to jest książka 3+, ale czytają ją też dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej. Nawet fragment jest w podręczniku bodajże do trzeciej czy czwartej nawet klasy do języka polskiego. Także chcę tu to zaznaczyć, że te podziały wiekowe są bardzo umowne. Druga taka rzecz, która pokutuje, mam poczucie, i to też słyszymy, często się stykamy na targach z takimi opiniami czy takimi reakcjami, że wydaje się, że książka cienka to dla małego, a gruba to dla dużego. Też chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że to różnie bywa i grubość książki absolutnie nie wyznacza wieku. Oczywiście w pewnym sensie, tak, no jeżeli dziecko dopiero składa literki, no to nie przeczyta 300-stronicowej książki naraz, ale w drugą stronę, jeżeli dziecko czyta 300-stronicowe książki, to nie znaczy, że jeżeli damy mu książkę, która ma 50 stron i jest dobrą książką na jego wiek, to że to będzie coś złego. Znaczy, żeby też nie zrażać się do tego, że nie każda książka jest cegłą, kiedy dziecko już połyka takie duże książki. Każdy typ książki ma swój potencjał i swoją rolę. Czasami o bardzo ważnych sprawach, można powiedzieć w bardzo krótki, ale bardzo przejmujący sposób. I do tego, co teraz mówię, też będę czasami nawiązywała, pokazując konkretne książki. Również jeżeli chodzi o książki dla dzieci, które zaczynają czytać i od nich właśnie zacznę, dla dzieci, które dopiero rozpoczynają przygodę z samodzielnym czytaniem, są książki, które są do tego przeznaczone, są tak przemyślane, żeby właśnie były dla tych dzieci, ale z tego co wiem, z różnych opowieści też rodziców czy bibliotekarzy, dzieci uczą się czytać na bardzo różnych książkach. Czasami uczą się na książkach bardzo prostych, właśnie obrazkowych, czytając młodszemu rodzeństwu. Jest bardzo dużo opowieści o tym, która książka była dla dziecka pierwszą przeczytaną książką od A do Z. Także do tego też tutaj wrócę w którymś momencie i pokażę takie troszkę mniej oczywiste książki do czytania jako pierwsze. Dobra, to przechodzę do pierwszej serii. Myślę, że wszystkim bardzo dobrze znanej. Biuro detektywistyczne Lassego i Mai Martina Widmarka z ilustracjami Heleny Willis w tłumaczeniu Basi Gawryluk. W tym momencie mamy 26 tomów. Nie będę za dużo mówić o tej serii, ponieważ myślę, że ona jest najbardziej znana z naszych książek. Jednak kilka takich ciekawostek. Pierwsze 10 czy nawet kilkanaście książki mają czarno-białe ilustracje, później autorzy zmienili to na kolorowe, czyli jakby te kolejne części są kolorowe i często pada też pytanie, od której części zacząć, czy to ma znaczenie, jak czytać te książki. Odpowiedź jest taka, że z jednej strony to jest oczywiście każda z tych historii jest osobną historią, łączą je postaci bohaterów głównych Lassego i Mai, którzy są detektywami w małym miasteczku Valle, gdzie pomagają policjantowi, komisarzowi policji w rozwiązywaniu różnych zagadek i oczywiście są od niego bystrzejsi, inteligentniejsi, szybsi i tak dalej. Co oczywiście dzieci lubią czytać o takich dzieciach, ponieważ też to ja to wartościowuję.
Natomiast mimo wszystko, jeżeli macie dziecko, które nie czytało jeszcze tych książek, to proponowałabym zacząć od pierwszej części, od Tańca Diamentów, ponieważ tam Lasse i Maja są przedstawieni, jest pokazane, jest taki wstęp na temat tego, kim jest detektyw, czym się zajmuje. Warto zacząć od tej części i warto gdzieś tam na początku czytać te z pierwszej puli, tak, z pierwszych powiedzmy 10, dlatego że później w tych ostatnich częściach pewne rzeczy wracają, czyli na przykład jest tajemnica więzienia, w której siedzą już pewni rzezi mieszkowie i jeżeli czytamy tę książkę jako pierwszą, to już dowiadujemy się, kto do tego więzienia trafił, więc ewentualnie możemy mieć taki spoiler co do jakiejś wcześniejszej części, że ktoś jednak, aha, skoro on siedzi, to znaczy, że on w tamtej części gdzieś tam był tym przestępcą. Także taka tutaj może wskazówka. Przypomnę, że są do tego 4 zeszyty łamigłówek, które szczególnie te 3 pierwsze, brązowa księga, srebrna księga i złota księga, one są bardzo, one są oczywiście z tymi bohaterami, natomiast nie trzeba znać wszystkich części. Także nawet jeżeli ktoś przeczytał jedną, dwie, trzy, cztery części, to jak najbardziej się odnajdzie w tych łamigłówkach. Ta czwarta część jest taka bardziej związana z tym, że trzeba już troszeczkę znać tych bohaterów, tam jest więcej takich zagadek. Ale pierwsze dwie, trzy można już od samego początku wykorzystywać. Mamy też takie książki dodatkowe, Teatr z Lasem i Mają. To są 4 sztuki do wystawienia na scenie, z czego 3 są oparte na istniejących już tajemnicach tych do czytania, a jedna tajemnica orkiestry, chyba, wleciałem teraz z głowy, jest zupełnie nową historią. Wakacje z Lasem i Mają to jest pół książki to jest opowiadanie, a pół książki to są różne zadania i łamigłówki, a Pamiętnik detektywa to jest taka książka, patki pamiętnik do uzupełniania przez kolegów i koleżanki. I tutaj zapowiem, na pewno wszyscy bardzo czekają już na tajemnicę filmu. Premiera będzie w drugiej połowie września. Tak, idziemy dalej. Aha, właśnie chciałam tutaj pokazać też, jak wyglądają te książki wewnątrz, ponieważ to jest też dosyć istotna rzecz, żeby wiedzieć, ile jest tego tekstu. Tak to wygląda mniej więcej. I może jeszcze powiem, powtórzę po Martynie Widmarku, który opowiadał, jak on myśli o tych książkach, bo te książki naprawdę wiemy, że rozczytały tysiące, tysiące, tysiące dzieci. Sami dotarliśmy do kilku tysięcy klas, w których przeprowadzaliśmy warsztaty. No ale to sukces takich książek to jest zawsze składowa wielu, wielu rzeczy. Oczywiście trzeba je gdzieś tam rozpropagować, trzeba z nimi dotrzeć, ale też oczywiście one muszą być tak zrobione, że też po prostu przekonają czytelnika. I to, co jest ważnego w tych książkach, to jest to, że z jednej strony jest to dosyć prosty język. Jak mówi Martin Wilmer, co zresztą potwierdzone jest badaniami różnymi, z których on korzystał, dziecko w tym wieku, 6-7 lat, już ma bardzo rozwinięty intelekt. To znaczy jest w stanie pojąć bardzo dużo takich intryg, różnych sytuacji, natomiast jego język jeszcze nie nadąża za tym. I żeby skonstruować coś ciekawego dla takiego dziecka, to trzeba napisać coś dosyć skomplikowanego, ale prostym językiem. I taką właśnie, czymś takim się kieruje Martin Widmark. I jeszcze ma taki pomysł na to, żeby pisać troszkę spiralnie, czyli że dla dorosłego może się wydawać, że te książki są takie, no że tak, dużo jest takich powtórzeń, że ciągle przypominamy sobie, co przed chwilą było w poprzednim rozdziale. Martin Widmer uzasadnia to tym, że dziecko, które zaczyna czytać, ono tak duży wysiłek wkłada w to, żeby złożyć litery, że po prostu gdzieś mu nie starcza już tej pamięci na te wszystkie fakty, wszystko, co się dowiaduje. Dlatego właśnie to przypominanie jest takim ukłonem wobec takiego dziecka, które już się strasznie namęczyło technicznie nad tym tekstem, żeby mu po prostu pomóc pamiętać, przypominać sobie to, co było w poprzednim rozdziale. Czasami takie dziecko czyta taki rozdział, jeden rozdział na jeden wieczór, bo więcej nie jest w stanie przeczytać, więc też jakby ta odległość czasowa jest taka, że trzeba mu to przypomnieć. No i oczywiście dużo ilustracji, to też pomaga rozkład tekstu na stronie i tak dalej. Pójdźmy dalej. Mamy też drugą taką serię, która bardzo podobnie wizualnie jest skonstruowana jak Lasse i Maja. To jest Stoporad. Już dzisiaj mieliście okazję troszkę poznać te książki, jeżeli oglądaliście o 18:00 zajęcia z Basią z Domu Bajek. Może pokażę też w środku od razu, tak to wygląda. Też jest duży font i dużo ilustracji.
To są książki, które, tak jak tamte, to były takie detektywistyczne przygody. Tutaj to jest bardziej obyczajowe, ale jest też pewien element egzotyki, ponieważ to wszystko się dzieje w Paryżu. Zresztą ilustrator jest Francuzem, autorką jest Szwedka. No i jest właściwie przez wszystkie te trzy tytuły, bo jak widzicie, tutaj pokazuję też trzeci tytuł, który jest w tym momencie w tłumaczeniu. Właściwie już właśnie otrzymałam tłumaczenie i będziemy nad tym pracować. Myślę, że na początku 2021 roku, może właśnie na walentynki, będzie ta trzecia część, ponieważ jej tytuł to 100 porad dla zakochanych. No ale temat zakochania się przewija już od samego początku, bo chodzi o to, że Rolf, który jest głównym bohaterem, zakochuje się w dziewczynie, którą gdzieś tam wypatrzył w sklepie z warzywami. Ta dziewczynka pomaga swojemu ojcu. No i tutaj cała ta intryga polega na tym, żeby zdobyć serce swojej wybranki. Więcej o tych książkach nie będę mówić, ponieważ już dzisiaj o nich było wcześniej. Tak to wygląda. I następna seria, myślę, że też bardzo znana, to seria o Duni. Tutaj koniecznie, znaczy koniecznie, no zawsze można zacząć od końca, ale polecam jednak czytać od pierwszej części Moje szczęśliwe życie. To jest taka alternatywa dla tych, którzy niekoniecznie akurat może pałają chęcią czytania książek detektywistycznych. Nie wszyscy one są bardzo, te książki detektywistyczne, właśnie mają też i dziewczyny, i chłopaki, wszyscy to czytają, natomiast zdarza się, że komuś nie do końca odpowiada ta formuła, wtedy polecamy właśnie książki o Duni, to jest dla tego samego, dla tej samej mojej grupy wiekowej. W pierwszej książce Dunia idzie do pierwszej klasy, no i to jest właśnie książka taka o dziecku. O dziecku, o jego emocjach, o przyjaźni, o różnych też mniejszych czy większych konfliktach w szkole, różnych sytuacjach w domu. Ale jest to książka, są to książki, które przy jakby z jednej strony w wielu trudnych sprawach, które poruszają, cały czas mają taki przekaz, że niezależnie co się dzieje, to jeżeli zachowamy taką pogodę ducha i takie spojrzenie, żeby patrzeć bardziej, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta, no to wówczas jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy i nawet najgorsze sytuacje gdzieś tam przemijają i jakoś się rozwiązują. Tutaj mamy w czerwcu wyszła ostatnia część. Z tego co wiemy, na razie autorka nie planuje kolejnych, także to jest właśnie tych 6-7 książek. I tak jak mówiłam, bohaterką główną jest dziewczynka i jej przyjaciółka, czyli Dunia i jej przyjaciółka Frida. Natomiast gdzieś w tle pojawia się chłopiec o imieniu Matis. I jeżeli chcemy, żeby tutaj głównym bohaterem był chłopiec, to mamy też, tak powiem, odmianę Duni chłopiecą. Tutaj na razie wnętrze, Matis i jego przygody. Bardzo fajny zabieg, to jest tak, że w książce o Matisie, Matis z klasy Duni jest pierwszoplanowym bohaterem, a Dunia gdzieś tam się pojawia w tle. I ta książka o Matisie to też taka właśnie chłopięca z przyjaźni. Najpierw jest pojedynczy Matis, potem przyjaciela, jest jeden wróg w tej klasie, no i potem ta cała trójka jakoś się dogaduje. O tych książkach też mówiła wczoraj Agnieszka, także też nie będę za dużo mówić. Jeszcze tylko pokażę te książki, również tak trochę rosną z dzieckiem. Ta pierwsza rozkładówka to jest z pierwszej książki, Moje szczęśliwe życie. Jak widzimy, tego tekstu jest naprawdę niewiele i na każdej stronie jest jedna czy dwie ilustracje, wspaniałe ilustracje Ewy Erikson, które no, cudownie oddają właśnie też te emocje, które w tej książce są. A to ten ostatni, ta druga rozkładówka to jest ostatniej książki, także jak widzimy dosyć dużo więcej tego tekstu, też te książki ostatnie są grubsze, także to po prostu też jakby rośnie z tą umiejętnością czytania. A tu z Matisa. Matis ma bardzo mało tekstu, to znaczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo przestrzeni na stronach, także dla takich opornych męskich czytelników myślę, że bardzo fajna propozycja. Trochę tam jest łobuzów i różnych rozrabiaków w tej książce, więc myślę, że się spodoba. I teraz inna zupełnie propozycja. Właściwie można powiedzieć, że te książki, Przygody w raju, to mogą być książki jeszcze przed Tajemnicami i przed Dunią, ponieważ one są, mają jeszcze mniej tekstu i są jeszcze prostsze.
Pokażę, jak one w środku wyglądają. Jak widać, tekst jest niewiele, tak właśnie między 3 a 6 linijek na stronę. I to jest, ja to widzę jako taką książkę pomiędzy, to jest właśnie książka obrazkowa de facto, ale tak zrobiona, że ona wygląda jak książka już taka do czytania dla kogoś, kto już czyta, tak? Bo oczywiście można powiedzieć, że książki obrazkowe byłyby idealne dla tych, którzy zaczynają czytać do rozpoczęcia czytania, bo na ogół jest tam mało tekstu, ale jest też coś takiego, że te dzieci już gdzieś tam czują, że one chcą czytać bardziej takie poważne książki, że to są już książki ich z przedszkola, a oni chcą czytać coś, już bardziej do, żeby bohaterowie byli w ich wieku. I właśnie takie książki to są te przygody w raju, gdzie właściwie ilość tekstu jest jak w książce obrazkowej, natomiast bohaterowie mają 6 lat i to są już takie bardziej właśnie zaawansowane tutaj rzeczy się dzieją. Jest też to książka o przyjaźni, świetnie pokazana też taka inność, ten główny bohater z latko jakby nie chce spełniać tutaj marzeń swojego ojca, żeby zostać piłkarzem. On w ogóle w piłkę nożną nie lubi grać. No ma trochę kiepsko w tej rodzinie, ponieważ tam wszyscy są zafascynowani piłką nożną, no ale no i Zlatko czuje się też troszkę taki odrzucony i też na podwórku nie za bardzo ma się z kim bawić do momentu, kiedy na jakieś podwórko czy do bloku sąsiedniego wprowadza się Beza i z tą Bezą dziewczynką zaprzyjaźnia się Zlatko. No i dalsze te części właśnie opowiadają o ich przyjaźni. I to, co mi się bardzo podoba w tych książkach, jest taki realizm. Zobaczcie, to napisała Moni Nilsson. Wczoraj też słuchaliście o Cacikim. Agnieszka przepięknie opowiadała o książkach o Cacikim. To jest ta sama autorka, tylko właśnie dla młodszych dzieci. I ona świetnie umie obserwować nie tylko dzieci i psychikę, ale też właśnie to otoczenie. Na tym osiedlu są takie łobuziaki osiedlowe, które są tam kilka lat starsze od tych bohaterów. Tak, to właśnie te anioły, które tam są na drugiej okładce. Jest też taki miejscowy kloszard, którego tu widzimy też właśnie na tej ilustracji, który tam wyjmuje ze śmietnika jakieś butelki i on jest też bohaterem, właściwie takim drugim bohaterem tej ostatniej książki Zlatko, Beza i Złodziej. No, bardzo takie ważne tematy społecznie. Są też tutaj na tym osiedlu też mieszkają imigranci. Jakby jest, nie wiem, tatuażysta cały wytatuowany, który z tymi dzieciakami się czasami bawi na tym podwórku. Z jednej strony to jest takie trochę wspomnienie właśnie tych dawnych podwórkowych zabaw i podwórkowego klimatu, ale jednak osadzone już w takiej współczesności. Także to bardzo polecam właśnie też niewiele tekstu, ale naprawdę bardzo dużo ciekawej treści. Dobrze, idziemy to dalej. Co tu mamy? A, i to jest właśnie coś, co chciałam powiedzieć, pokazać jako taką może nieoczywistą formę książki dla początkujących czytelników, ale jednak wiemy, że wiele dzieci właśnie na tych książkach uczy się czytać. To są komiksy. Komiksy z Pimpończoszanką, które jak widzicie w Polsce ukazały się dopiero teraz, w 2015, 16 i 20 roku, właśnie na wiosnę trzecia część. One powstały w Szwecji pod koniec lat 50. były w odcinkach wydawane w czasopiśmie dla dzieci, no i później Szwedzi zrobili z tego książki i my to wydaliśmy. Pokażę, jak to wygląda w środku. Kwestie w dynkach są pisane drukowanymi literami, co też niektóre dzieci zachęca do czytania, że niektóre dzieci zaczynają się uczyć czytać od liter drukowanych i tutaj właśnie jest taka okazja. Przyznam, że jak pierwszy raz usłyszałam o tych komiksach i miałam je przeczytać, zastanawiałam się, czy to nie będzie takie troszkę spłycenie, że to takie skrótowe, bo właściwie każda historia jest na czterech stronach bodajże, ale powiem wam, że naprawdę jest tutaj uchwycony duch każdej historii, mimo że jest to niewiele słów, kilka ilustracji i naprawdę jest takie sedno, taka kwintesencja każdej psoty, każdej historii, każdego wybryku pipi i można sobie albo przypomnieć to, co już znamy, albo właśnie po raz pierwszy te przygody poznać. Także spróbujcie, może akurat wasze dziecko tę formę będzie lubiło, jakby spodoba się ta forma do pierwszych kroków w czytaniu.
Nie, oczywiście muszę wspomnieć, że Pippi ma w tym roku 75 lat, również jest jubilatką. Tak. O, i jak już jesteśmy przy Astrid Lindgren, autorce, to chciałabym pokazać też książkę właśnie nieoczywistą, jako książkę do czytania dla początkujących czytelników, ale również ona ma taki potencjał, może są troszkę mniejsze litery, ale też jakby jest mnóstwo ilustracji. Te rozdziały są bardzo krótkie i myślę, że też można spróbować czytać ją z początkującymi czytelnikami, ale oczywiście każdy, kto czyta Astrid Lindgren, ta książka będzie dla niego skarbnicą wielu doznań czytelniczych, literackich. I oczywiście znacie tę książkę sprzed 13 lat, ci, którzy śledzą nas od dawna. Ona przez wiele lat mieliśmy ją w sprzedaży, już od bodajże 5 czy 6 jest niedostępna. Ale w związku z 13 urodzinami jakoś tak stwierdziliśmy, dobra, no to wznawiamy tę książkę, ponieważ już było dużo o nią pytań. Przy czym okazało się, że jednak przez te 13 lat dużo się zmieniło, to znaczy dużo nowych książek zostało wydanych asylinem przez nas, przez naszą księgarnię, przez Szwedów, a że ta książka jest no, bardzo związana z różnymi faktami, zresztą zaraz to pokażę, no to trzeba było ją dosyć gruntownie też poprawić, uaktualnić. Też troszkę poprawiliśmy różne rzeczy w tekście, także to jest naprawdę taka, powiedzmy sobie, odświeżona bardzo książka. Ona opowiada o dzieciństwie Astrid Lindgren, czyli o tym, o jej rodzinie, o tym, gdzie mieszkała, co robiła, w co się bawiła, jak chodziła do szkoły. I to wszystko jest później powiązane z książkami. Zobaczcie tutaj na przykład o... Wiecie, pamiętacie zabawę Pippi w nie dotykać podłogi. I tu właśnie Astrid bawi się ze swoim rodzeństwem i dziećmi z sąsiedztwa w te zabawy, nie dotykać podłogi. Okazuje się, że większość rzeczy, które były opisane w książkach Astrid Lindgren, one gdzieś tam zaczerpnięte są z jej dzieciństwa. I tutaj widzicie takie może, w tekście może widzicie takie małe kropki, są takie listki, które odsyłają do takich żółtych rozkładówek, które są co kilka stron są takie żółte rozkładówki. I tutaj właśnie dowiadujemy się, jak dana historia, dana postać, dana sytuacja została wykorzystana w książkach, w których książkach. Także jest to świetna, wspaniała podróż. Jeżeli znamy już jedną, dwie, trzy książki Astrid Lindgren, to już będzie to dla nas ciekawe. Jeżeli znamy wszystkie, to w ogóle już jest uczta. Na końcu tej książki jest jeszcze przewodnik po tych terenach, o których jest mowa. Także można się z tą książką w ręce wybrać tam, odszukać dom Astrid Lindgren, odszukać różne miejsca, odszukać to, co było, taką wioskę, która była pierwowzorem Bullerbyn i tak dalej, i tak dalej. Także jest kilka stron takiego przewodnika. Później jest jeszcze kilka stron takiej biografii już Astrid dorosłej, jak się dalej potoczyło jej życie. No i na końcu właśnie to, nad czym było najwięcej pracy teraz przy wznowieniu, bibliografia. Czyli wszystkie książki, są tu wypisane wszystkie książki, które zostały w Szwecji wydane, Astrid Lindgren. Jeżeli zostały przetłumaczone na polski, to jest to oczywiście tutaj też zaznaczone, no jeżeli nie zostały przetłumaczone, no to jest to tylko tytuł szwedzki z takim przybliżonym tłumaczeniem. Także jest to naprawdę skarbnica też wiedzy o Astrid Lindgren. Później są jeszcze jeszcze informacje o książkach o Astrid Lindgren. No dużo naprawdę takich rzeczy, jeżeli ktokolwiek tutaj szuka czegoś o Astrid Lindgren, to jest to skarbnica. I kolejna taka nieoczywista też książka dla dzieci czytających, ponieważ na ogół Piaskowego Wilka kojarzymy z tym, że dzieciom czytamy, bo to jest świetna książka do czytania, głośnego czytania. I jak najbardziej, już od trzeciego roku życia, przez całe przedszkole i jeszcze dalej można ją czytać dzieciom. Ale wiemy też, że dzieci również bardzo lubią czytać tę książkę już samodzielnie. W pierwszej, drugiej, trzeciej czy nawet czwartej klasie. Kto czytał te książki, to wie, że to są książki ponadczasowe, ponadwiekowe. Także to też jest jakaś propozycja dla tych, którzy mają te 7, 8, 9 lat. A teraz książka z opowiadaniami. To są opowiadania, też może taka mniej popularna forma, jeśli chodzi o książki już dla samodzielnych czytelników, bo tak jak dzieciom w przedszkolu lubimy czytać opowiadania, bo takie opowiadanie właśnie można przeczytać takie 5-10 minut na dobranoc, czy no właśnie jest to jakaś taka zawinięta całość, ale już więcej tekstu. Tutaj mamy książkę Mats i Roy Ewy Lindström, która jest, to jest bodajże 13 opowiadań o dwóch chłopcach, którzy wymyślają różne zabawy. Oni mają niezwykłą wyobraźnię. To jest książka o zabawie, to jest książka też o nudzie,
o tym, co się robi, kiedy się człowiekowi nudzi, co się robi, kiedy znajdzie się porzucony wózek sklepowy, co się robi, jak się znajdzie jakiś kamień. Ta książka jest, ma takie pewne podkręcenie, taki specyficzny klimat, ale jeżeli ktoś złapie ten klimat i jakby czuje ten humor Ewy Lindstrom, ona ma specyficzny humor, ale jeżeli go złapiecie, to uważam, że jest to naprawdę też bardzo dobra literacka uczta, świetnie napisane opowiadania, też właśnie takie nieoczywiste. Tutaj już jest troszkę więcej tekstu, także to nie jest, tutaj troszkę trzeba się naczytać, ale z drugiej strony są to opowiadania, więc też możemy po prostu gdzieś tam sobie to dzielić. Przy okazji wspomnę o dwóch książkach obrazkowych Ewy Lindstrom, to tak na marginesie. Też bardzo abstrakcyjny humor, świetne ilustracje. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, szczególnie mój przyjaciel Stefan, to jest moja naprawdę jedna z ulubionych książek. Chyba nie znam drugiej tak abstrakcyjnej i tak realistycznej jednocześnie książki. I przechodzimy do książek dla dzieci, które już czytają więcej, już przeszły ten etap tajemnic Duni i są w stanie przeczytać jakieś 120-150 stron takiego zwartego tekstu. Zaraz, czy ja tutaj mam środek do pokazania? Tak, tak mniej więcej wyglądają książki o Selmie i Sznurówce. To jest trylogia, na razie są dwie, Sznurówka, Ptak i ja oraz Ryba o imieniu Fabian. To jest książka o samotności i o przyjaźni. Zaczyna się od samotności, ponieważ Selma jest taką dosyć wycofaną, samotną dziewczynką, która nie znalazła w pierwszej klasie żadnej bratniej duszy. I w związku z tym po wakacjach ma trafić do innej klasy, ma się przenieść do innej klasy, że być może tam trafi na jakieś dzieci, z którymi będzie mogła nawiązać lepszy kontakt. I ona też udaje przed sobą, że to jej nie obchodzi, że nie ma tej przyjaciółki, no ale jednak jest to dla niej problem. No i ta książka akurat rozgrywa się, kiedy ona jedzie do dziadków na wakacje, właśnie między pierwszą a drugą klasą. I to, co dla mnie było właśnie niezwykle przejmujące w tej książce, taki drobny element wprowadzony przez autorkę, ptak. Ten ptak jest jej takim wewnętrznym głosem, takim wewnętrznym krytykiem. Ona ma tego ptaka w sercu i on sobie tak stuka w to serce i mówi, że nie, no ty nigdy nie będziesz miała przyjaciółki. Ty, nie, nie, no co ty znowu powiedziałaś, źle powiedziałaś, nie tak powiedziałaś, nie potrafisz, nie umiesz. Taki drążący, pukający w serce ptak. I myślę, że wiele dzieci, czy nawet dorosłych, może się odnaleźć w tym obrazie, że jest jakiś taki głos krytyczny, który nas gdzieś tam ściąga w dół. I te książki są właśnie taką historią takiego procesu uwalniania się od tego ptaka, ale nie będziemy go zabijać, ani go jakoś tam ukatrupiać, on po prostu musi z nas wylecieć, usiąść sobie obok i być tam i stać się naszym przyjacielem. I przepięknie jest to pokazane właśnie tutaj. No i chyba to nie będzie jakiś wielki spoiler, jeżeli powiem, że Selma zaprzyjaźnia się w czasie wakacji najpierw właśnie ze Sznurówką, a potem w tej kolejnej książce też pojawia się w nowej klasie ktoś, też w zupełnie nieoczywisty sposób, z kim można nawiązać serdeczny kontakt. I już zapowiadam trzecią część, trzecią, ostatnią, Najlepsi przyjaciele i tajemnice. No właśnie mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale właśnie Selma ma ten problem, że najpierw ma tą jedną przyjaciółkę w czasie wakacji, potem zdobywa przyjaciela w klasie i zaczyna się zastanawiać, czy można mieć dwóch przyjaciół, czy to nie jest zdrada, więc to też zawsze jakiś dylemat. Jak się nie ma przyjaciół, źle. Jak się ma przyjaciół, to teraz znowu jak to wszystko tutaj ogarnąć. Także dużo o emocjach, o takim właśnie takim uczeniu się przez dziecko świata, tak? Świata emocji, świata właśnie relacji międzyludzkich. Tak to wygląda. Dziadkowie są tutaj bardzo ważnymi postaciami w życiu Selmy. I kolejne trzy książki dla tych, którzy już czytają sobie swobodnie. Nie są to jeszcze jakieś bardzo trudne czy bardzo grube książki, ale właśnie takie do przyjemnego
przeczytania. To są książki pisane w pierwszej osobie. To jest, trochę tak się czyta jak pamiętnik. Pamiętnik Tildy, która jest taką bardzo, można powiedzieć, roztrzepaną dziewczyną, taką, która najpierw mówi, potem myśli, z czego wynika dużo, dużo różnych komplikacji. Później ona próbuje te komplikacje jakoś rozwiązać, odkręcić, przez co wpada w jeszcze większe tarapaty. Trochę czasami ratuje się kłamstwem, które wprowadza jeszcze więcej zamętu. To jak widzimy w ostatnim tytule, gdybym nie powiedziała prawdy, no bo w tej trzeciej części stwierdza, że dobra, ona już teraz zawsze będzie mówiła prawdę. Tylko że jeżeli ktoś ciągle mija się z prawdą i zaczyna mówić prawdę, a ta prawda jest taka trochę trudna dla otoczenia do uwierzenia, no to wszyscy myślą, że ona cały czas zmyśla. I teraz jak tu udowodnić, że naprawdę się mówi prawdę, kiedy wcześniej cały czas się zmyślało? Też myślę, Agnieszka wczoraj też wspomina o tych książkach, myślę, że to tyle na ich temat. Tak, i tak jak tam widzieliście, tamte książki miały bohaterów chłopięcy, dziewczęcych, teraz przechodzimy do kilku książek z bohaterami chłopięcymi. Oczywiście też tutaj takie zastrzeżenie, że absolutnie ja tych książek nie rozdzielam w ten sposób, że jedne są tylko dla dziewczyn, drugie dla chłopaków. Te książki są w dużej mierze uniwersalne, natomiast wiemy oczywiście, że jest tak, są takie momenty w życiu dzieci, kiedy one chcą czytać dziewczyny bardziej o dziewczynkach, chłopcy bardziej o chłopcach, chociaż myślę, że u chłopców to jest bardziej takie dojmujące, że nie chcą czytać o dziewczynach. No ale właśnie w tych książkach o Dawidzie i Milenie, gdzie bohaterem głównym jest Dawid, jak najbardziej jest to książka również o dziewczynie, ponieważ ona jest tą drugą bohaterką, a Dawid jest tutaj narratorem. I to są bardzo, może ja pokażę, to są bardzo cienkie książki, właśnie a propos tej cienkości, grubości. To są bardzo, jak widzicie, takie cienkie książki, mały format. One mają jakieś tam 50-60 stron. Natomiast to są już książki dla takich, nie wiem, 8-10-latków, nawet 11, które przepięknie opowiadają o uczuciach. O pierwszym rodzącym się uczuciu, kiedy jeszcze jesteśmy tacy w ogóle nie obeznani z tym, jak to jest w ogóle zacząć chodzić z dziewczyną właśnie, jak to rozwiązywać różne takie mniejsze i większe konflikty. I to wszystko jest z perspektywy Dawida. Świetne, mi się też bardzo podoba konstrukcja tych książek. W tej pierwszej książce, kiedy Dawid zakochał się w Milenie, to jest dziewczyna z jego klasy, on stara się zwrócić jej uwagę na siebie. I to jest taka konstrukcja, że są kolejne dni tygodnia. On postanawia do końca tygodnia zwrócić na siebie uwagę i codziennie, w poniedziałek, inaczej we wtorek, w środę, codziennie ma inny plan. I to takie, te plany są jakby z dwóch innych, trzech innych planet. Albo chce ją poderwać na dobrego ucznia, albo chce ją poderwać na łobuza. Czyli jakby zmienia te swoje osobowości, chce być kimś innym, bo mu się wydaje, że jak będzie sobą, to nie zadziała. Oczywiście jak się można domyślić, najlepiej być sobą. Później w tej trzeciej książce Na zawsze Milena, jakby mamy taką kontynuację tej relacji, kiedy zaczyna się między nimi coś tam psuć, ktoś tam coś, jakieś plotki puścił i oni tutaj nie potrafią się porozumieć. Naprawdę bardzo to się dobrze czyta. A ta książka Inny niż wszyscy jest troszkę właśnie też inna niż te pozostałe części, ponieważ tutaj drugim bohaterem jest Oskar, kolega z klasy Dawida, który, jak się wszyscy dowiadują, ma zespół Aspergera. I jest takie zastanawianie się nad tym, co jest normalne, co jest nienormalne, co jest chorobą, co jest zdrowiem, jacy jesteśmy, dlaczego jesteśmy inni, albo czy jesteśmy inni, jak to jest z tą różnorodnością i tak dalej, i tak dalej. O tej książce też wspominała Agnieszka, natomiast tak, myślę, że to też jest ważna książka, troszeczkę odbiegając od tego głównego wątku miłosnego, ale wątek miłosny powraca w czwartej części, która jest też już, że powiem, na wydaniu. Nie wiem, czy w tym roku już pewnie zdążymy, ale na początku przyszłego książka nosi tytuł Nigdy więcej Milena. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie tytuł, ale tak to ze szwedzkiego można przetłumaczyć. Czyli już wiemy, że znowu są jakieś perypetie. I proszę właśnie, nie zrażać się, że to jest cienka książka. To jest po prostu genialna książka dla wszystkich wchodzących, tak jakby na przedmurzu wieku dojrzewania.
I tzatziki, o którym też była mowa już wczoraj, więc nie będę za dużo mówić. Książki też dla już rozczytanych, ale oczywiście też można je na głos czytać wspólnie. Tutaj jest też emocje, też szkoła, też dom. Bardzo dużo humoru, ale też oczywiście bardzo dużo ważnych, poważnych tematów. Victoria I Love You. To jest książka taka pojedyncza, tam nie jest żadna seria, nie będzie żadnej kontynuacji. To jest taka spokojna, przyjemna książka też o samotności i też o przyjaźni. I też o tym właśnie, że nie każdy jest takim przebojowym kimś, kto jest w stanie sobie zjednać jakieś szerokie grono przyjaciół, ale jeżeli już zaprzyjaźnia się, to jest to bardzo, są to bardzo ważne relacje i właśnie takie z wyboru, a nie z przymusu. I ta właśnie główna bohaterka Lin, ona nie chce takich kompromisów, żeby kolegować się z dziewczynami, z którymi nie ma o czym porozmawiać. Jest samotna, ale poznaje bibliotekarkę Wiktorię. Wiktoria to jest bibliotekarka, która przyjechała na podwórko Lin takim wielkim autobusem, książkobusem. No i tutaj nawiązuje się przyjaźń między tą dorosłą kobietą i Lin. Jest też mama w tle, z którą Lin nie ma zbyt dobrego kontaktu. Czyli tak jakby nie mając tak dobrego kontaktu z tą dorosłą kobietą, matką, ona gdzieś tam znajduje tą inną dorosłą osobę, z którą może znaleźć się wspólny język. Ta mama jest też trochę zazdrosna o to, ale w końcu też rozumie, dlaczego ta córka się od niej troszkę odsunęła, ponieważ właśnie ta matka chciała jej narzucić jakby swój pogląd na świat, swój styl bycia i no to jest też taka książka, która myślę dużo też uświadamia rodzicom, nie tylko jest to książka ciekawa dla zresztą już 10, 11, 9-latków, ale też właśnie rodziców. Moja mama Gorlica. Myślę, że ta książka też już jest znana wielu z Was. Dosyć szalona książka, taka właśnie z pewnym podkręceniem, no bo pojawia się gorlica w domu dziecka i adoptuje Jonnę, główną bohaterkę. Jonna boi się, że gorlica ją pożre na śniadanie następnego dnia. Czyli tutaj mamy jakieś takie uprzedzenia, bo widzimy, że ta gorlica jest gorlicą, taka jest trochę straszna, trochę niechlujna, trochę dziwna. No ale okazuje się, że pozory mylą, no i to jest lekki spoiler, no ale trudno tego nie powiedzieć. Później właściwie one we dwie muszą walczyć przeciwko światu, żeby pozostać ze sobą razem. Książka, która do ostatniej kartki trzyma w napięciu. Właściwie dopiero tam jest w sposób tak się ta sytuacja komplikuje. Jest takie napięcie, że do ostatnich stron nie wiemy, jak to się skończy. Też już sporo do czytania. Ale jeszcze nie jest to taka jakaś gruba cegła. Natomiast tej samej autorki, Fridy Nilsson, Piraci Oceanu Lodowego, to można powiedzieć, że to jest taka potężna książka. Pokażę ją. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, tak, tutaj mamy już ile? 350 stron, także jeżeli ktoś lubi właśnie takie epickie, przygodowe, długie książki, to właśnie ta. Jak już powiedziałam, przygodowa książka z takimi lekkimi elementami fantazy, ale to jest tylko takie muśnięcie. Trzeba powiedzieć, że no jakby troszeczkę te przygody są jednak osadzone w troszeczkę nierealnym świecie, ale one bardzo przypominają jednak realny świat. Szczególnie, że tutaj też są takie nawiązania do takiej sytuacji ekologicznej na świecie, tak? Oczywiście nie jest absolutnie nachalne, natomiast ta książka stawia, oprócz oczywiście tej całej fabuły, o której zaraz wspomnę, stawia takie pytania o to, czy człowiek za daleko nie idzie w tym, że eksploatuje przyrodę, że człowiek bierze za dużo dla siebie, że może niekoniecznie musi dążyć do tego, żeby mieć więcej. Jest to tutaj na właśnie przykładach różnych, które się w tej fabule pojawiają na różnych sytuacjach pokazane. I też nie ma do końca odpowiedzi, bo te sytuacje nie są też wcale jednoznaczne. Także tu jest dużo pytań, wcale nie ma za wiele odpowiedzi. A książka jest bardzo przejmująca, ponieważ starsza siostra wyrusza na ratunek młodszej.
która została porwana przez piratów grasujących na Oceanie Lodowym. Krąży legenda, że zamykają te porwane dzieci w kopalni, no i te dzieci dosyć szybko umierają. A ponieważ, no nie, oczywiście, że z miłości ta siostra starsza rusza w pościg za tymi piratami, ale też z takiej troszkę winy, poczucia winy, ponieważ to ma poczucie, że ta młodsza siostra, przez to, że ona się nie zaopiekowała dobrze, właśnie została porwana. Także to jest taka walka dziecka przeciwko światu, bo spotyka bardzo wielu ludzi złych, nieprzyjaznych, ale oczywiście też dobrych, jak to jest na świecie, i dobrzy, i źli. Ale co jest też wspaniałe w tej książce, że właściwie nikt tam nie jest do końca czarny lub biały. To nie jest książka czarno-biała i naprawdę stawia wiele pytań o tym, na temat zła, na temat w ogóle genezy zła, skąd się bierze zło. I no, powiem, że aż nawet mam dreszcze, jak mówię o tym, kiedy przypominam sobie tę sytuację. Naprawdę wspaniała książka. Myślę, że tak 9 plus, 10, 11, 12, 13 to książka można czytać. 13 lat jak najbardziej. Jedyne, co bym uważała, bo wiem, że takie młodsze dzieci, które na przykład już czytają same, takie rozczytane, ale no jest ta książka, ma taki swój, niektóre bardzo wrażliwe dzieci mogą troszkę się bać tego, że jest to porwanie i jest to takie wszystko na serio, więc być może musielibyśmy im towarzyszyć. Jeżeli to jest jakiś 8-9-latek, to upewnijmy się, że to nie jest zbyt przerażające, ale myślę, że jeżeli razem będziecie to czytać, to będzie wszystko ok. I wspomnę tylko o prezencie dla Cebulki, ponieważ mówimy już o Fridzie Nilsson, tej wspaniałej autorce, także tak dla skojarzenia, może ktoś zna akurat jej książkę adwentową, też bardzo, bardzo lubianą, chyba jedną z najbardziej lubianych, od serca lubianych, jeżeli chodzi o te nasze książki adwentowe, 24 rozdziały na 24 dni grudnia. Mamy ich w tym momencie 6, żeby nie skłamała, chyba 6, a w tym roku oczywiście też będzie. Też będzie książka adwentowa autorstwa Ellen Carlson, czyli tej autorki, która napisała Sznurówkę ptaka i ja. I Ulf Stark, którego tutaj pokazuję, dlatego że on w swoich książkach też jest bardzo obecny jako on sam. To są książki o Sturyby, trylogia o Sturyby, magiczne wyniesówki mojego przyjaciela Persiego i mój przyjaciel Szejk w Sturyby. No i w tym roku wydany na mój przyjaciel Percy, Buffalo Bill i ja. To wszystko się dzieje w Stureby, na przedmieściach Sztokholmu, tam gdzie sam Ulf Stark się wychowywał. Ta mapka to jest z wyklejki książki. Postanowiliśmy zrobić taką mapkę, ponieważ aż się prosiło, żeby pokazać te wszystkie ulice, po których chłopacy tam biegali i rozrabiali. A także, żeby ułatwić Wam czytanie tych wszystkich ulic i nazw. Zostawiliśmy te wszystkie nazwy w książce, żebyście mogli też sobie kiedyś być może tymi śladami tam pójść. Gdybyśmy w tłumaczeniu usunęli je, to byłoby to takie anonimowe, a jednak to jest dosyć ważne, że to się dzieje w konkretnym miejscu, stąd ta mapka. I to są takie książki chłopackie w dużej mierze, ale oczywiście dziewczyny jak najbardziej też mogą je czytać, ponieważ tam też jest dużo takich wątków o relacjach właśnie tego głównego bohatera Ulfa z dziewczynami, szczególnie w tej trzeciej części. Tak to wygląda z wewnątrz. Jest już sporo do czytania, ale to też nie są jakieś super obszerne książki. Właśnie ta trzecia część, najnowsza, może o niej najwięcej powiem, ponieważ ona jest świeża. To wszystko się dzieje już troszeczkę gdzieś indziej. Wyjeżdżamy ze Sztokholmu na wyspę Myja i spędzamy tam wakacje z Ulfem oraz Persim, jego przyjacielem takim, może tutaj tak tylko wspomnę, Ulf to jest bardzo taki spokojny, dosyć, no może niegrzeczny, ale taki ułożony chłopiec, który troszkę taki niezdarny, troszkę nieśmiały. Natomiast Persi, który przychodzi w którymś momencie do ich klasy, okazuje się takim i rozrabiaką, i umie odpyskować. No i właśnie oni się zaprzyjaźniają, no i z tej przyjaźni też wynika dużo różnych przygód. Ale zanim przejdziemy do fabuły tej właśnie trzeciej książki, to chcę pokazać coś, co też jest niesamowite w książkach Ulfa Starka. Pewnie
wielu z Was czytało Jak tata pokazał mi wszechświat, czy Jak mama została Indianką, czyli książki obrazkowe tego autora, w których pojawiają się różne postaci. I tak właśnie w Jak mama została Indianką, kiedy przyjeżdża, kiedy rozpoczyna się książka, widzimy dziadka, który kopie kamienie. W ogóle nie pada tutaj żadne wyjaśnienie, dlaczego ten dziadek kopie kamienie, o co z nimi chodzi. Po prostu dziadek kopie kamienie. Mamy tatę, który rozwiązuje krzyżówkę. Tata jest dentystą, co też dowiadujemy się, że tata jest dentystą też z paru innych książek. Jest mama, która tutaj, jak widzimy, rozwiesza pranie, czyli zajmuje się domem. I jest babcia, która siedzi melancholijnie sobie pyka papieroska w fifce. A Ulf bawi się w Indian. Jeżeli pamiętamy tę książkę i znamy tę książkę, to naprawdę ucztą będzie czytanie tej powieści, właśnie może po kilku latach, może Wasze dzieci czytały te książki obrazkowe i wtedy bardzo polecam podsunąć książkę, tutaj właśnie mama Indianka skacze do wody, książkę Mój przyjaciel Percy, Buffalo Bill i ja, tutaj przenosimy się, tak jak mówiłam, na wyspę i wszystko to, co tam widzieliśmy, czyli tego dziadka, i te babcie, i tego tatę, który siedzi, rozwiązuje całe lato krzyżówkę, i mamę, która się krząta i tam wszystkim dogada. To wszystko zobaczymy w tej książce. I oczywiście w sposób rozwinięty. Dowiemy się, dlaczego ten dziadek kopie te kamienie. Dlaczego jest taki zły? Dlaczego babcia siedzi w tym fotelu i taka zamyślona patrzy w dal? Też dowiemy się, jak się bawił Ulf. Wiem już, że w Indian i wiele innych rzeczy. Percy przyjeżdża właśnie na tę wyspę do Ulfa i robią wszystko, co się da. Wszystko, co Ulf robił jako dziecko na tej wyspie. I konstrukcja tej książki jest taka, że z jednej strony są te przygody chłopców, też takie pierwsze poważne zakochanie się Ulfa w Pi, która oczywiście zwraca uwagę na Persiego, także tutaj jest cały trójkąt i różne perypetie z tym związane. Ale drugim poziomem tej książki jest relacja dziadków, czyli dziadka i babci, ponieważ zaczyna wychodzić powoli, więc nam się wyjaśniać, dlaczego dziadek jest taki zły, dlaczego babcia jest taka melancholijna. Jest to też bardzo wzruszający i mocny wątek, który myślę, że nie jeden dorosły, czytając tę książkę, też bardzo go ona wzruszy i naprawdę tę książkę można interpretować na tak głębokich i tak wielu poziomach. No nie będę tutaj wchodzić w to, bo nie zdążyłam opowiedzieć o innych rzeczach, ale naprawdę polecam tę książkę i 10-latkom, i 13-latkom, i 60-latkom. A to jest właśnie ta wyspa Myja. Tak tam jest naprawdę. To jest prawdziwa wyspa, to wszystko się działo. Może nie jest dokładnie tak, jak jest opisane w książce, ale na pewno wiele tych sytuacji gdzieś tam się pojawiło. To jest Buffalo Bill, który jest bardzo ważny w tej książce. Nie będę już wchodziła w te szczegóły, ale chcę powiedzieć, że ta trylogia po wielu latach doczekała się kontynuacji. Dla mnie to jest taka kontynuacja, ponieważ treść tej książki bardzo nawiązuje do tego, co szczególnie do tego, co czytaliśmy w tej trzeciej książce. To jest właściwie ostatnia książka napisana przez Ulfa Starka. Też to niesamowite, bo w tej książce jest też o tym, o odchodzeniu, o tym dziadku, który już kilka lat później jest w zasadzie, no można powiedzieć, umierający prawie i chce po raz ostatni zobaczyć tę wyspę, na której spędził tyle lat. Babcia już wtedy nie żyje. On chce się pożegnać z tą wyspą, z takimi ostatnimi rzeczami po tej babci. No i właśnie Ulf pomaga mu tam się dostać, ponieważ oczywiście tata dentysta, bardzo pragmatyczny i bardzo taki bojaźliwy, no nie pozwala swojemu ojcu wyjść ze szpitala, natomiast wnuczek organizuje ucieczkę ze szpitala, no i jadą na tę wyspę. No niezwykle wzruszająca i piękna książka. Ostatnia książka Ulfa Starka. Też oczywiście się pojawi u nas. I jeszcze, jak jesteśmy przy Ulfie Starku, dwie książki, które też nie są takie oczywiste do czytania samodzielnego, bo właśnie to nie są powieści, ale są to opowiadania i myślę, że to też jest, tak jak mówiłam, bardzo taka, to jest mała forma, krótka forma, ale tak mocna treściowo, że z powodzeniem można ją nie tylko czytać dzieciom na głos, ale też polecić do samodzielnego czytania dziecku już czytającemu. Ja troszeczkę
przeskoczę do przodu, już nie będę opowiadać o tej książce. I teraz legenda o Sally Jones. To w ogóle jest książka, która wymyka się wszelkim definicją, bo z jednej strony jest to książka obrazkowa, zaraz to pokażę. Tego tekstu no, nie jest to powieść, tak, ale jednocześnie też jest przebogata w zdarzenia. To jest właśnie taka ciągnąca się historia, która ciągle nie ma końca i ciągle są kolejne zwroty akcji, kolejne miejsca. To jest wszystko się dzieje w podróży. Bohaterką jest Sally Jones, gorlica, która została uprowadzona przez kłusowników z dżungli kongijskiej i sprzedana na targu. No i towarzyszymy jej losom. Ona jest rzucana po różnych stronach świata, ma różnych właścicieli. Niestety na ogół jest wykorzystywana do różnych bardziej czy mniej niecnych celów albo no, po prostu eksploatowana na różne sposoby. Ale też w końcu znajduje taką bratnią duszę Henry'ego Koskele, które za chwilę o nim jeszcze więcej powiem. I teraz zobaczcie, to jest taka książka, można powiedzieć, powieść graficzna. Oczywiście jest cała treść, to się wszystko dzieje mniej więcej 100 lat temu, więc to tło historyczne jest też istotne, tylko że tego tła historycznego tak super dużo w tekście nie ma, ale jeżeli popatrzymy na ilustrację, to widzimy tam różne stare gazety, jakieś nawet nazwy geograficzne są jeszcze takie sprzed tych 100 lat, różne inne podziały tego świata. Naprawdę to jest książka, którą można czytać po prostu wielokrotnie, bo za każdym razem coś zauważymy ciekawego na ilustracji, coś warto sprawdzić, do czegoś się odnieść, zobaczyć, co to było, co to za miejsce. Także można to czytać na głos dzieciom, ale też jest to naprawdę dobra książka do samodzielnego czytania. Ta książka otrzymała nagrodę Augusta, czyli największą nagrodę dla książki dziecięcej w Szwecji. I co jest naprawdę ewenementem, następna książka tego samego autora, bo to jest w ogóle autor i ilustrator jednocześnie. I tak jak jeszcze przy tej formie takiej jednak obrazkowej powieści graficznej, jest to normalne, naturalne, że jest jeden autor, ilustrator, tak przy kontynuacji tej historii, która wygląda w ten sposób, Małpa Mordercy, to jest bodajże 600 stron, to jest po prostu rasowa powieść epicka, wielowątkowa i też napisał ją właśnie ten ilustrator. Dosyć rzadko spotykana sytuacja, że ilustrator pisze tak obszerną powieść, która w dodatku po raz, jako zostaje ten autor nagrodzony po raz drugi nagrodą Augusta. Tak jakby ktoś drugi raz zdobył nagrodę Nike. Także to świadczy jakby w taki, powiedzmy, chociażby to świadczy o klasie tych książek. Małpy Mordercy już wykańczamy teraz pracę nad nią. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze przed gwiazdką uda się ją wydać. No, jest to 600 stron, więc pracy jest mnóstwo. No, gdyby się nie udało, to może początek przyszłego roku, ale już jesteśmy naprawdę tutaj zdeterminowani, żeby ona się jak najszybciej pojawiła. I to jest kontynuacja tamtej książki. Tak jak mówiłam, Sally Jones poznaje marynarza Koskele, z którym się zaprzyjaźnia, no i razem zaczynają pływać, bo to właśnie bardzo dużo takich marynistycznych tutaj klimatów. No i ta książka Małpa Mordercy rozpoczyna się od tego, że ten Koskela jest posądzony o morderstwo. Sally Jones, jego przyjaciółka, oczywiście wie, że Koskela nie popełnił tego czynu, jednakże no, różne tam poszlaki wskazywały na niego, został zamknięty w więzieniu. Siedzi w więzieniu i teraz cała ta książka jest o tym, jak Sally Jones próbuje udowodnić, że to nie on, nie jej przyjaciel jest mordercą. Nie jest to oczywiście proste, ona no, w bardzo zawiły sposób dochodzi do tych różnych faktów, odszukuje jakieś zaginione osoby, trafia, to się w ogóle dzieje w Portugalii, natomiast w porcie portugalskim, natomiast Sally Jones trafia też do Indii, trafia do jakiegoś Maharadży. No w ogóle te wszystkie te otoczenia, te różne miejsca, środowiska opisane w tej książce są niezwykłe i to jest też wartość tej książki, że ona bardzo dużo jest takich opisów i właśnie bardzo wchodzimy w materię w ogóle tego świata przedstawionego, a jednocześnie akcja jest tak porywająca, że no po prostu trudno ją przestać czytać. No ja ją czytałam po prostu z zapartym tchem i polecam każdemu, kto jest w stanie przebrnąć przez taki gabaryt. Świetna, świetna przygodowa książka, oczywiście z wieloma
podtekstami z wieloma poziomami interpretacji i komentarza do życia itp. itd. Tutaj, o właśnie, pokazuję tylko jeszcze te mistrzowskie rysunki, które na początku jest taka galeria postaci. Tutaj właśnie widzimy Sally Jones i Henry'ego Koskele. I na początku mam taką galerię postaci, która już nam obiecuje, jak widzicie, różne bardzo postaci, różne osoby, charaktery, postawy ludzkie. Tak to wszystko tutaj wygląda. To jeszcze nie są wszystkie oczywiście postaci, a tak wygląda ta książka w środku. Ona ma dosyć mały format, ale bardzo gruba jest. I zdradzę na koniec, że powstała kolejna część, kolejna odsłona przygód Sally Jones i jej przyjaciela Koskeli. Ta książka jest w tłumaczeniu i myślę, że za jakieś 2 lata może coś około tego się ukaże u nas. Dawid Larisa. O tych książkach wspomnę jako przede wszystkim takim dalszym etapie. Jeżeli ktoś już jest zafascynowany Lasem i Mają i jest taki moment, że dziecko już naprawdę dobrze czyta, już niekoniecznie musi czytać kolejnego Lasego i Maję i czasami rodzice mają problem z tym, żeby dziecko już odeszło od tej 23, 24, 25 części Lasego i Maję, kiedy już jest w 5 klasie czy 6 i tak trudno jakby wytłumaczyć, że są jeszcze inne książki. Znam ten ból, mimo że oczywiście Lasy i Maja robią świetną robotę, to w którymś momencie trzeba przejść na wyższy poziom i tym wyższym poziomem dla tych takich zagorzałych, twardych fanów Lasego i Maji jest Dawid i Larisa, ponieważ jest to ten sam autor, Martin Widmark. Też jest para tutaj już nastolatków, 13-latków, Dawid i Larisa, którzy rozwiązują różne zagadki o wiele bardziej skomplikowane, o wiele bardziej zawiłe i takie, jakby powiedzieć to, dorosłe. To wszystko zawsze nawiązuje do jakiejś sytuacji na świecie, do jakichś kwestii czasem naukowych, tak to wygląda w środku. To jest tylko zawsze na początku rozdziału jedna ilustracja, a później to już jest taki zwarty tekst. Te książki mają tak gdzieś po 200-300 stron, także polecam dla wszystkich, którzy już chcieliby przejść dalej, a są zafascynowani tym, jak pisze Martin Widmark. I na koniec, zobaczę, czy to jest właśnie na koniec, tak, to jest już ostatnia książka, którą chcę pokazać. Też książka bardzo nieoczywista w swojej formie, tak, że bierzemy tę książkę do ręki, ją tutaj pokażę. Ona wygląda w ten sposób. Widać, że tych stron wiele nie ma. Nie wiem, około 60, może 50. A jest to książka dla młodzieży. Jest to książka dla młodzieży, można powiedzieć książka obrazkowa dla młodzieży. Książka niezwykła, niezwykle poruszająca. Oczywiście dodam, że dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, dla wszystkich powyżej młodzieży do 100 lat. Dla każdego, kto kiedykolwiek czuł się inny, oddzielony troszkę od świata, czy niezrozumiany, też to jest też książka i o depresji, i o jakieś takie poczucie beznadziejności, ale jednocześnie to jest książka, która też pokazuje jakąś tam drogę wyjścia. To jest dużo takich filozoficznych myśli, znaczy bardzo, są takie bardzo osobiste przemyślenia, jednocześnie właśnie trochę tej filozofii tam jest przemyconej. Nie chcę też jakby tutaj tego rozwiązania podawać, żeby wam nie psuć lektury. No niemniej jednak jest to książka o takiej trudności w znalezieniu sensu w życiu, która gdzieś tam pewnie pojawia się około tego 13 roku życia. Oczywiście nie każdy nastolatek w tym wieku będzie miał takie myśli, takie rozważania. Być może to przyjdzie, kiedy będzie miał 15 lat, może 16, a może jakoś gdzieś prześwietli się przez ten czas. Ale wiem też, że bardzo wielu dorosłych, którzy czytali tę książkę, no, z wielkim wzruszeniem do niej podchodzili, ponieważ też pokazywała im ten czas, właśnie ten trudny czas nastoletnich rozważań o świecie. I może na koniec, kończąc to moje wystąpienie, przeczytam kilka zdań z książki. Przyszedłem na świat pewnego wiosennego dnia 13 lat temu. Prawie natychmiast tego pożałowałem. Od początku miałem wyjątkowo dobry słuch. Nie pomagało wkładanie waty do uszu. Po prostu za dobrze słyszałem. Nie tylko uszami, ale całym sobą. Czasem ludzie uważają, że przesadzam,
jak wtedy, gdy nie chciałem chodzić na urodziny do innych dzieci. Myślą, że to jakieś fanaberie. Nie rozumieją powagi sytuacji, nie pojmują, że są granice tego, co jest się w stanie wytrzymać. Jeśli o mnie chodzi, z czasem nauczyłem się mówić nie. Tak dobrze mi szło mówienie nie, że zapomniałem, jak się mówi tak. Nie pamiętam, czy byłem szczęśliwy, czy nie, kiedy byłem mały. I teraz ostatnie zdanie przeczytam razem z ilustracją. Ale zdarza się, że śnię o bliskości. Skąd wiadomo, jak powinno być? I to jest taka... To jest na koniec. Mam nadzieję, że jakieś książki nowe poznaliście, dowiedzieliście się o nich coś i że zachęciło Was to do wzięcia ich do ręki. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego, co miałam do powiedzenia. Zapraszamy też na naszego YouTube'a, na którym te wszystkie wykłady i spotkania z autorkami będą. Dziękuję serdecznie.